Mike Tyson przyleciał do Polski i kupił 100 gołębi. Mike Tyson przyleciał specjalnie do Piątnicy, obok Łomży, by zakupić 100 gołębi od tamtejszego handlarza. Mike Tyson stoczył na zawodowych ringach 56 walk. Wygrał z nich 50, w tym 44 przed czasem. Jest najmłodszym mistrzem świata w królewskiej wadze ciężkiej. 22 listopada 1986 roku pokonał Trevora Berbicka. Miał wówczas 20 lat. Jest znany jako legenda boksu i pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych bokserów w historii. Choć zakończył swoją profesjonalną karierę bokserską wiele lat temu, nadal był zaangażowany w różne inicjatywy związane z tą dyscypliną, organizując między innymi wydarzenia bokserskie i wspierając młodych zawodników. Po zakończeniu kariery sportowej Mike Tyson rozwijał swoje zainteresowania w branży rozrywkowej. Pojawił się w filmach, programach telewizyjnych i grach wideo. Stał się znany nie tylko ze swojego umiejętnego boksu, ale także ze swoich wystąpień w mediach. W 2022 roku Tyson prowadził swój własny podcast o nazwie Hot Boxing with Mike Tyson, na którym rozmawiał z różnymi gośćmi, w tym znanymi osobistościami z różnych dziedzin. Oprócz działalności medialnej, Mike Tyson jest również znanym miłośnikiem gołębi. Ma dużą hodowlę gołębi i często opowiadał o swojej pasji do tych ptaków w różnych mediach. Zainteresowanie tymi ptakami narodziło się u pięściarza w dzieciństwie. W 2013 roku Tyson przyznał, że przez wiele lat gołębie były jego uciszeniem od wojny, która toczyła się w jego życiu. Hodując je, odnalazł spokój i poczucie normalności. Koszty gołębia w Polsce mogą znacząco się różnić w zależności od rodzaju gołębia, jego rasy, wieku, kondycji zdrowotnej i innych czynników. Gołębie hodowlane, które są rasowe i posiadają odpowiednie rodowody, mogą być znacznie droższe niż gołębie niehodowlane. Ogólnie rzecz biorąc, ceny gołębi w Polsce mogą wahać się od kilkudziesięciu złotych do kilku tysięcy złotych za sztukę. Na przykład gołębie rasowe, takie jak gołębie pocztowe lub gołębie wystawowe, mogą być znacznie droższe ze względu na ich specjalne cechy i pochodzenie.